Cześć, ja jestem Rafał, a wy jesteście jak zwykle w Motopoint. Dzisiejszy odcinek... No właśnie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek będzie o stuncie. Na pewno każdy z was miał gdzieś tam do czynienia z tym na jakimś filmie lub sam próbował troszeczkę stuntu. Co to jest? Za chwilę się dowiemy i poznajcie naszego gościa, który nam o tym powie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić naszego gościa, Marcin Głowacki. Marcin, powiedz, czy dobrze powiedziałem? Stunt? Stunt, stunt riding, różnie można mówić, bo to ogólnie ta nazwa przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam to wszystko się zaczęło. Także każdy mówi po swojemu, ale najlepiej wypowiadać to stunt. Stunt. Tak jak sami słyszeliście, już jesteście bogaci o wiedzę, mówi się stunt. Marcin, powiedz, jak to się w ogóle zaczęło? Może inaczej, zacznijmy od tego, jesteś również wielokrotnym mistrzem świata? Tak? Tak nieskromnie tak mówiąc, składa. Powiedz. Tak się składa. Tak się składa, słuchajcie, no nie, to nie są jakieś przelewki, nie tam jakieś kanapeczki, mistrz świata. Powiedz nam, jak to się zaczęło? Moja historia zaczęła się, można powiedzieć, od zawodów w Bielawie, gdzie od bardzo dawna tam przyjeżdżali zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pokazywali swoje umiejętności. Ja jako mały chłopak jeszcze zabierał mnie tam mój tato. Jechałem tam z bratem, z moimi kolegami, gdzie naoglądałem się tego wszystkiego. Później wracałem do domu i próbowałem tych samych rzeczy na swoim, można powiedzieć, motorowerze, bo wtedy to był Simpson, motorynka. I tak to się zaczęło. Czyli jak to było dawno? Bardzo dawno temu, można powiedzieć, że to było w wieku 13 lat. Czyli jak dawno? 17 lat temu dokładnie. 17 lat temu, słuchajcie, 17 lat temu Marcin zaczął swój stunt. No kurczę, no, nie dziwi się, nie dziwimy się, że jest to mistrz świata. Powiedz, no na pewno idą za tym jakieś przygody, tak? Byłeś gdzieś tam parę razy chociaż połamany. Przygody to jest jedna sprawa, oczywiście to jest sport ekstremalny, kontuzje się zdarzają, trzeba wiedzieć, gdzie jest granica i tak dalej, także trzeba się z tym liczyć. Oczywiście kto jest silny, ten wygrywa. Trzeba iść dalej w tym kierunku, szlifować swoje umiejętności. Oczywiście to jest jedna strona medalu, czyli upadki, ciężki trening. Druga to jest taka, że się zwiedza, można poznać mnóstwo ludzi, nabiera się tego doświadczenia i tak dalej. Okej, okay, fajnie. Jeździsz, ty jesteś jako stunt ninja, czy jak to było? Polish ninja, właśnie. Słuchajcie, obserwujcie również jego kanał. Tam zobaczycie wybryki Marcina. Robi to na motocyklu tak, że po prostu nie wiadomo, o co chodzi. Człowiek normalny, zwykły zjadacz chleba, po prostu nie jest w stanie tego ogarnąć. Marcin, jeżdżąc stunciem też potrzebujemy odzieży ochronnej, prawda? Na pewno nie jeździsz w krótkich spodenkach. Mamy tę przyjemność, że tutaj mamy manekina ubranego dosłownie w twoją odzież. W tym, w czym jeździsz. Dokładnie. Jeździsz akurat w kurtce Speedy, w spodniach jeansowych Speedy. Kurtka mocno przewiewna, no bo na pewno dużo się tam męczysz. W kasku, to jest twój kask. Może tak, opowiedz nam troszeczkę o tym kasku. Dlaczego akurat kit? Co tak naprawdę sprawia, że jeździsz w tym kasku, a może co sprawia, że jeździsz akurat w tym malowaniu? Wizualnie, jedno to, że wizualnie bardzo mi się podoba. Jest oczywiście ultra lekki, ponieważ jest wykonany z karbonu. Jego kształt, stała stylistyka. Oczywiście kask jest bardzo przewiewny, ma mnóstwo wlotów, także mi osobiście bardzo odpowiada. Właśnie, ma bardzo dużo wlotów. Ty jeżdżąc motocyklem, mogę powiedzieć stuntując motocyklem, stuntując, tak? Czy wykonując stunt? No nie jesteś narażony na duży powiew tego, prawda, wiatru, a w tym kasku, tak jak mówisz, jest dobra wentylacja, więc na pewno sprawdza się w stancie. Kurtka ma pełną ochronę. Masz protektor pleców, barków, łokci, czy to wystarcza? Czy myślisz, że potrzebowałbyś czegoś więcej? Seryjnie, wiadomo, tak jak mówisz, kurtki są wykonane dodatkowo, akcesoryjnie, w ochraniacze łokci i pleców. Oczywiście ja nie korzystam, ponieważ bardzo ograniczają mi ruchy. Zostawiam sobie tylko tylny protektor na plecy, ponieważ to, no oczywiście kręgosłup i kask na głowie to są najważniejsze elementy. Wykonujesz dużo sztuczek, które wymagają ciebie skakania na motocyklu, prawda? Gdzieś tam oglądałem, czy widziałem ciebie na żywo. Robisz to z tylnym
tylnej kanapy, naprzód, na bak, nie wiadomo gdzie jeszcze. Jakby był ktoś z boku, to byś wskoczył prawdopodobnie mu na plecy. Więc pracujesz dużo nogami. Co możesz powiedzieć o spodniach? Czy w dżinsie motocyklowym da rady to jeździć, wykonywać stan? Oczywiście. Akurat w tym modelu spodni zastosowano rozciągliwe miejsca tutaj na kolanach, tutaj pomiędzy udami, które super spisują się w stancie, ponieważ przy wykonywaniu różnego rodzaju akrobatyki czy ewolucji ten materiał jest akrobatyki na motorze. Dobry jest, no tak, masz rację, jest dużo tych streczu, tak, które pomagają ci tutaj, no tak jak mówię, skakać na motocyklu, jesteś niesamowity w tym, co robisz, na pewno ludzie, nasi widzowie wiedzą, powiedz, jak wyglądała twoja pierwsza wygrana, twoje pierwsze zawody? Pamiętasz w ogóle jeszcze po tylu latach, kiedy to było? Oczywiście, że pamiętam. To są niesamowite emocje, kiedy można wejść na najwyższy stopień podium. Oczywiście każdy zawodnik zaczyna, trenuje, to są mnóstwo godzin i wysiłku. Kiedy się wchodzi na to podium na pierwsze miejsce, no to człowiek czuje takie spełnienie i niesamowitą euforię, że chciałby się pochwalić tym wszystkim i każdemu z osobna. Oczywiście to są świetne chwile i zostają na pewno na długo w pamięci. Okej, a powiedz mi, masz jakąś tam rzeszę swoich fanów? Czy są ludzie, którzy proszą cię o jakieś rady? Piszą do ciebie, Marcin, jak zrobić? Nie wiem, ja się dobrze na stancie nie znam. Jak się nazywają sztuczki? Stopi? Tyle to wiem, tak? Jest Willy. Podstawowe. Dobra, a mnie najbardziej podoba się taka sztuczka, kiedy jedziesz, wchodzisz w stopi i powiedzmy obracasz się i znowu na Willy jedziesz dalej. To jest niesamowite. Czy ludzie na przykład pisząc do ciebie proszą cię o jakieś rady, proszą o jakąś pomoc? Dosyć często zdarza się tak, głównie na pokazach, kiedy ludzie widzą tak naprawdę na rzeczywiście jak to wygląda, ile to trzeba włożyć wysiłku. Oczywiście przychodzą tam ludzie, którzy siedzą w motoryzacji, mają swoje motocykle i zastanawiają się, jak to jest możliwość wykonania takich ewolucji. Oczywiście udzielam porad, najważniejsze to trzeba zacząć spokojnie, na miejscu zamkniętym, oczywiście odpowiednia ochrona, tak jak tutaj widzimy. Czyli bezpieczeństwo, pamiętajcie. Bezpieczeństwo najważniejsze, bo no, zrobicie sobie coś i zapomnicie przez parę miesięcy na jakąkolwiek... Ale człowiek się zarazi do tego. O. To jak do niedobrego kebaba. Zjemy coś dobrego, już tam nie pójdziemy. Marcin, powiedz mi, w jakim kraju brałeś udział w zawodach? Bo ty nie tylko w Polsce. Tak jak wspomniałeś, byłeś mistrzem świata, czy jesteś mistrzem świata? W Polsce się zaczęło. Później z biegiem czasu występowałem na takich zawodach, na przykład w Niemczech, w Bułgarii, w Austrii. Później doszło do takiego poziomu, że musiałem wyjechać do Stanów Zjednoczonych. No i tam się rozegrała, można powiedzieć, na największa moja historia w stancie. Byłeś w Stanach Zjednoczonych i tam byłeś na zawodach? Tak, zgadza się. Okej. I które miejsce? No udało się pierwsze miejsce uzyskać w ciągu 4 serii zawodów XDL. To są najbardziej prestiżowe na świecie. Pierwsze miejsce. Kozak, prawda? Czy jest coś jeszcze na świecie takiego w tym stancie, czego nie osiągnąłeś, a chciałbyś osiągnąć? Do czego jeszcze dążysz? Czy to już jest poziom, osiągnąłeś poziom, który po prostu tylko teraz utrwalasz? Nigdy nie ma poziomu takiego najwyższego. Oczywiście każdy zawodnik ma jakieś predyspozycje do jednych trików. Jedne triki mu przychodzą łatwiej, drugie ciężej. Mnóstwo zawodników czerpie inspiracje ze swoich idoli, którzy mają tam wyższy poziom. Jeżeli masz już taki wysoki poziom, gdzie się konkuruje z tymi zawodnikami, no to wiadomo, trzeba czerpać inspiracje z jakiegoś flatlandu, czy podglądać inne filmiki na rowerach, gdzie te rowery są super lekkie, gdzie można podchwycić dużo takich nowszych trików i zastosować to oczywiście na motocyklu. Czy ty masz takiego swojego idola? Czy teraz już to tylko ty jesteś idolem? Znaczy, każdy ma tam jakiegoś swojego idola, jeśli zaczyna jeździć, ogląda jego filmiki, inspiruje się jego stylem jazdy. Jeżeli już się dochodzi do takiego pułapu, do takiego momentu, kiedy się zaczyna z nim rywalizować, żeby tylko z nim wygrać, zawodnik musi mieć swój styl i swoje triki. Dobra, powiedz nam jeszcze taką rzecz. Motocykl to nie jest zwykły motocykl, tak? Tam jest parę przeróbek,
które są na pewno ułatwieniem. Mnóstwo. No właśnie, widzicie sami, że nie znam się na stancie. Dla mnie byłoby to parę przeróbek, to co widzę, czyli jakaś większa zębatka i dodatkowy, w cudzysłowie, ręczny. Powiedz, co trzeba przerobić, jak się przygotować do takiego stantu? Oczywiście motocykl dostajemy seryjny, w którym trzeba przeprowadzić mnóstwo przeróbek, aby nadawało się do tego typu sportu. Wizualnie ten motocykl przypomina typowego ścigacza, jednak jeżeli chcemy zajrzeć w głąb, taka modernizacja tego motocykla jest naprawdę całkowita. Zaczynając od stworzenia nowej stalowej ramy motocyklu, tylnego zadupka, klatki osłaniającej silnik, handbrake'a, tak zwanego hamulca ręcznego i mnóstwo jeszcze innych szczegółów, które tak naprawdę człowiek, który się tym nie interesuje, nie w ogóle tego nie zauważy. Tak słucham i się zastanawiam, ile pieniędzy musiałeś włożyć w ten motocykl, żeby to doszło oczywiście do takiego... Oczywiście wspierają mnie sponsorzy, którzy pomagają mi w tym sporcie, ale wkładam także mnóstwo swojej pracy. Siedzę miesiącami w garażu, przygotowując swój motocykl. Oczywiście też trzeba czytać i zaznajamiać się z nowościami, które też są na rynku, pojawiają się co roku. Także też stosuję to w swoim motocyklu, modernizuję tak swój motocykl, aby był po prostu tak jakby stworzony dla mnie, na moje potrzeby. W Polsce możemy spotkać się chociażby na targach motocyklowych, jeżeli chodzi o pokazy. Czy oprócz tych pokazów, jak targi motocyklowe, robisz też inne pokazy? Tak, dokładnie. Dostaję mnóstwo propozycji od organizatorów różnych imprez, takich jak rozpoczęcie sezonu, czy zakończenie sezonu, targi motocyklowe, tak jak tutaj wspominałeś, czy dodatkowe pokazy na jakichś różnego typu zawodach. Także to jest fajne widowisko i atrakcja na różnego typu imprezach. Także polecam. Czyli czasu wolnego dla siebie czasami brakuje? No, czasami brakuje. Oczywiście staram też się oddzielić trening i zawody od spraw prywatnych, ale to jest moje życie. Bardzo dużo czasu przy tym spędzam, także moje życie jest głównie ukierunkowane w stronę stantu. A powiedz, jeździsz motocyklem na co dzień też po ulicach? Czy jest to tylko stan? Znaczy, mam motocykl cywilny na drogi, jednak tyle, co się wyjeżdża na treningu, bardzo, bardzo rzadko pojawiam się. Ale pamiętasz, jak się jeździ po drogach? No, pamiętam. Przepisy ruchu drogowego... Czasami sobie przypominam. Przepisy ruchu drogowego są ci znane. Czy tylko pamiętasz, że są? Staram się o tym pamiętać. Pamiętać. Powiedz mi tak, czy wybrałbyś inny kask niż na przykład ten akurat karbonowy do stuntu? Do stuntu, przepraszam. Może wybrałbym inne malowanie, jeżeli wchodzi nowy kask w nowy sezon. A jeżeli chodzi o ten model kasku, jest dla mnie jak najbardziej... Kit, pamiętajcie. Tak, bardzo fajna marka. Możecie u nas na stronie znaleźć, przyjechać do nas, zobaczyć, przymierzyć. Jeżeli chodzi o kurtkę, lekka, przewiewna, no jest full ochraniaczy, tak? Łokcie, barki. Myślisz, że w skórze da rady byłoby jeździć na stancie? Czy jednak materiał, czyli tekstyl, jest dużo wygodniejszy i bardziej się sprawdza? Dla mnie osobiście kurtki tekstylne bardziej nadają się do stantu, ponieważ nie ograniczają ruchów. Skóra, wiadomo, jest stworzona do takiej pozycji. Nawet jak się ubierze na luźno, to człowiek wygląda tak. Tutaj można zastosowanie w stancie takiej kurtki oczywiście daje pełną gamę trików, jest mega rozciągliwa, bardzo przewiewna. Tak jak wspominałeś wcześniej, przepływ powietrza jest bardzo mały, ponieważ można powiedzieć, że kręcę się w kółko do 30-40 na godzinę maksymalnie, także wentylacja przy takiej typu akurat kurtki jest bardzo ważna. Jeszcze mamy jedną rzecz, jeżeli chodzi o ubiór, rękawiczki i buty. Buty no, na pewno nie wchodzą w grę żadne wysokie, prawda? Bo jest to jakieś ograniczenie. Tak się przynajmniej domyślam. Ty jeździsz w długich czy w krótkich? Ja jeżdżę w krótkich butach. Krótkich. Sprawdzają się, ale motocyklowych. Motocyklowych. Sprawdzają się. Tak jest. Dobra. Rękawiczki. Długie, krótkie. Oczywiście krótkie, jak najmiększe. Oczywiście ochraniacze też dobrze stosować na same kostki, bo jak się oczywiście wiadomo, przy różnego typu upadkach pierwsze co podpieramy się rękami. Także rękawiczki spełniają bardzo ważną rolę. No tak, rolę. Zgadza się. To rękawiczki są bardzo ważne, bo my amatorzy pierwsze co robimy, kiedy się wracamy nawet zimą, łapiemy się gdzieś tam lodu zaczynamy i jest to tarcie. Tak, zgadza się. No wiadomo, jakby tam było coś fajniejszego, to po drodze byśmy to może... To już działa instynkt. Marcin, powiedz w ogóle naszym gościom, jak skrzyżowały się twoje drogi z nami, z Motopointem, bo
no, żyjemy dobrze, gdzieś tam razem działamy, współpracujemy. Nasi goście też pytają czasami, skąd znamy Marcina, tak? Czy do nas przyjeżdża. Powiedz, jak do tego doszło? Często pojawiam się na targach motocyklowych, czy to ze sponsorem, czy pokazy przy okazji. I moja narzeczona podpowiedziała mi, chodź może do tych chłopaków tam z MotoPoint, oni są fajni, zagadamy może coś o sponsoring, nie? No i podeszliśmy razem, krótka rozmowa i konkretna rozmowa, można powiedzieć. Szybko zawarliśmy współpracę, także pamiętam jak podszedłeś wtedy na targach. Nie wiem, miałem wrażenie, że wydawało nam się, że już wcześniej byłeś po prostu porozmawiać, a wtedy podeszliście tylko podpisać dokument, że tak powiem, cyrograf z nami, prawda? No faktycznie, było to tak, że podeszliście i od razu tak jakbyśmy się znali. Całkowicie na spontanie. Fajnie. I polecasz MotoPoint? Oczywiście, polecam MotoPoint. Śledźcie. Śledźcie. I? I sprawdzajcie stronę na bieżąco. I róbcie zakupy. I subskrybujcie kanał. Pamiętajcie. I subskrybujcie kanał. Odwiedzajcie również Marcina kanał, oglądajcie jego filmy, na pewno się nie zawiedziecie, zobaczycie, co gość wyprawia na motocyklu i zastanowicie się nad tym, czy wy potraficie wtedy jeździć tak naprawdę, bo jazda po mieście to jest po prostu wegetacja na motocyklu. Do tego, co profanacja. On robi. Profanacja, tak? Nie no, słuchajcie, no, widać, że dwa koła na niego to za dużo. Na pewno. Marcin, co byś powiedział naszym widzom, jeżeli chodzi o stunt, przepraszam, chyba mi to wejdzie. Jesteśmy w Polsce, dlatego stunt, czytam jak piszą. Co byś polecił na początek, bo niektórzy na pewno dopiero zaczynają. A, jeszcze taka ciekawostka. Mam kolegę, który gdzieś tam właśnie uczy się tego, czy tam już nawet fajnie sobie jeździ. Czy to prawda, że motocykl przygotowany do stuntu zwany jest psem? Można tak powiedzieć, ponieważ jest ogołocony całkowicie z plastików, no i wygląda jak wygląda. Jeżeli się zaczyna jeździć, no to praktycznie wszystko jest na trytkę i na drucik. O, niezastąpiona trytytka. Okej, okay, wróćmy do tego. Co byś poradził, co byś polecił naszym widzom, którzy chcą zacząć stunt? Oczywiście zaczynamy od bezpiecznego miejsca, czyli z dala od ruchu drogowego, od ubioru i chłodnej głowy. Oczywiście można też korzystać z jakichś różnych poradników, napisać wiadomość, czy do mnie, czy do innego tam zawodnika, zapytać o jakąś poradę. Także najważniejsze, trzeba liczyć swoje możliwości na zamiary, także powoli, spokojnie i do celu. Czyli pamiętajcie, Marcin cały czas wspomina o tym wszystkim i kierunkuje się do bezpieczeństwa. Także nie zapomnijcie o dobrym kasku, lekkim kasku, dobrej kurtce, która będzie przewiewna, a będzie też miała pełną ochronę, spodniach, butach, no i rękawiczkach, bo tak jak już słyszeliśmy, upadając, pierwsze co, to się bronimy od tego upadku. Oczywiście dodam tyle, że początki są najważniejsze i jak się wkręcimy w ten sport, później to będzie na nas oddziaływać. Jeżeli zrobimy sobie krzywdę, oczywiście będziemy się trzymać od tego z dala, albo będziemy później musieli swoją psychikę do tego przyzwyczaić, żeby po małych kroczkach dojść do tego punktu, z którego żeśmy zakończyli. Ten sezon niestety jest troszeczkę ograniczony. Nie ma za dużo ani pokazów, ani targów. Czy ty w tym sezonie robiłeś już jakiś pokaz? W tym roku jeszcze nie. Nic. Może nam się uda coś wymyślać. Marcin, jak myślisz? Próbujcie. Próbujcie. Może uda nam się coś wymyślić. Zrobimy taki pokaz dla was. Może uda się to zrobić we Wrocławiu. Zapraszamy. Piszcie do nas, piszcie do Marcina. Macie jakiekolwiek pytania, my służymy pomocą. Marcin, jak słyszeliście, również. Zaczynacie stunt. Przygotujcie tego swojego psa, czy jak to tam się mówi. I działamy. My kończymy. Wy pamiętacie, subskrybujecie nasz kanał, subskrybujecie kanał Marcina. No i co? No i zapraszamy was do odwiedzin. Trzymajcie się, cześć. Piąteczka.